Witam Was serdecznie, z tej strony Raptor i zapraszam Was dzisiaj do kolejnego materiału na moim kanale, w którym spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego Ciri nie będzie bohaterką Wiedźmina 4. I oczywiście, jak to bywa w tego typu sytuacjach, gdy poruszany jest temat Wiedźmina 4, za każdym niemalże razem muszę tłumaczyć, iż tak, zdaję sobie sprawę, że historia Geralta została już zakończona. A ta czwórka jest po prostu zwykłym tytułem roboczym, no bo jakoś musimy mówić na tą kolejną dużą odsłonę Wiedźmina. Tak jak mówimy na przykład o Fable 4 czy o GTA 6, które jakoby nie zostały zapowiedziane, no ale jakoś musimy po prostu je nazywać. Gdyby brnąc w to dalej, śmiem twierdzić, że CD Projekt Red śmiało może się zdecydować na to, aby jednak ta czwórka pojawiła się w tytule kolejnego Wiedźmina, choćby ze względu na to, aby nie wprowadzać potencjalnych odbiorców nowych czy po prostu poprzednich w błąd, no bo jednak gdy damy sam podtytuł, no to może to sugerować jakiś zupełnie nowy start, jakąś nową historię, to znaczy wiadomo, że dostaniemy zupełnie nową historię, ale jednak może to nie dawać bezpośredniego sygnału, iż jest to kontynuacja jakaś tam mniej czy bardziej pośrednia Wiedźmina trzeciego, a jednak podejrzewam, że będą chcieli w jakiś taki naprawdę mocny sposób to zaznaczyć, że to jest kolejna gra po Wiedźminie trzecim. Tak czy inaczej pomińmy to, bo to jest jakby najmniej istotna kwestia. No bo poza tym, że często poruszany jest temat tego tytułu, to również bardzo często ludzie zaczynają wypisywać swoje ewentualne preferencje wobec tego, kogo ewentualnie chcieliby zobaczyć jako protagonistę, protagonistkę kolejnej odsłony Wiedźmina. No i bardzo często wśród tego typu propozycji pada właśnie imię naszej jaskółeczki. Cirilla bez wątpienia jest bardzo lubianą postacią, jest bardzo ważną postacią Wiedźmina. No nie ma się czemu dziwić, dlaczego ludzie jednak chcieliby ją jako kolejną protagonistkę, kolejnej ewentualnej trylogii, bo swoją drogą, mówiąc o Wiedźminie czwartym, szczerze ja już troszeczkę myślę sobie o ewentualnej piątce i szóstce, bo podejrzewam, że kolejna ta seria gier, to znaczy ogólnie kolejny taki duży projekt zostanie pewnie zaprojektowany już, że tak powiem, od podstaw, w jakiś tu również i scenariuszowy, głównie scenariuszowy sposób, jako trylogia, no bo jednak mieliśmy teraz tą pierwszą trylogię Wiedźmina 1, 2, 3 i podejrzewam, że kolejna historia również będzie w ten sposób zaprojektowana, aby wyjątkowo dobrze w jakiś tam sposób rozpisać, opowiedzieć tą historię, którą ewentualnie nam CD Projekt Red przygotuje. Oczywiście poruszając tego typu kwestię, musicie mieć na uwadze to, że nigdzie w sieci nie pojawiły się jakiekolwiek przecieki czy plotki odnośnie tego, kto faktycznie może być protagonistą tego domniemanego Wiedźmina 4, który oczywiście również nie jest w jakikolwiek sposób potwierdzony. Więc jeśli widzieliście gdzieś coś, czytaliście coś odnośnie tego, kto może być takim protagonistą, czy ewentualnie ktoś może twierdzić, że coś wie, to nie wie. Jest to najprawdopodobniej stuprocentowe kłamstwo. To, co tutaj mówię, to jest tylko i wyłącznie taka moja wizja tego, co może się ewentualnie sprawdzić, albo i tak naprawdę nie. I to jest ewentualnie moje zdanie na temat danego tematu. No w tym przypadku tematu Ciri jako protagonistki kolejnego Wiedźmina, a raczej tego, że raczej na pewno nie będzie tą protagonistką. A dlaczego? No o tym sobie właśnie dzisiaj powiemy. Być może powodów, dlaczego Ciri raczej na pewno nie będzie protagonistką kolejnego Wiedźmina, znalazłoby się więcej, ale są przynajmniej dwa podstawowe i główne powody. Pierwszy z nich to oczywiście problematyka pod względem zaprojektowania odpowiedniej rozgrywki dla tak silnego protagonisty. No bo bez wątpienia Cirilla to jest jedna z najpotężniejszych postaci w Wiedźminie. Oczywiście, czy jest najpotężniejsza, to już jest kwestia sporna, bo tutaj w grę wchodzi jeszcze doświadczenie, przeżyte lata. Jednak wydaje mi się, że taki Ukryty czy Gunter Odim jednak mają zdecydowanie więcej doświadczenia i lat na karku, przez co jednak nie brakuje im sprytu, są doskonale obeznani ze swoją mocą, przez co nawet jeśli Cirilla ze swoimi mocami, no teoretycznie ich przerasta, to w zasadzie w takim pojedynku mogłaby równie dobrze przegrać, więc no tutaj w zasadzie wchodzi również zbyt wiele jakichś zmiennych wobec wszystkich tych mocy, tych różnych najpotężniejszych postaci, aby faktycznie stwierdzić, kto jest silniejszy. No ja uważam, że tak normalnie, logicznie nie da się stwierdzić, kto faktycznie jest silniejszy, bo w grę wchodzi zbyt wiele czynników, czy dotyczących się typowo samej postaci, czy jakichś czynników zewnętrznych. Drugi powód to rzecz jasna zakończenie Wiedźmina III, czy raczej oczywiście zakończenia, no bo w oficjalnej wersji mieliśmy trzy takowe. Pierwszym
Ciri mogła zostać wiedźminką, w drugim mogła ewentualnie zginąć lub też gdzieś po prostu zaginąć, już nie wchodźmy w szczegóły, lub też może zostać cesarzową Nilfgaardu. No i jakby nie patrzeć, już tylko te zakończenia są dosyć problematyczne, no bo jak tu ewentualnie rozpocząć taką przygodę Cirilli, która być może u jednego gracza mogła zostać wiedźminką, a u drugiego cesarzową Nilfgaardą. No dosyć duża dysproporcja. Jakby nie patrzeć, są to trzy naprawdę bardzo diametralnie różne zakończenia. Ale osobiście jestem również zwolennikiem pewnej teorii, której jakoby te wszystkie trzy zakończenia były tak naprawdę jednym zakończeniem. Nie chcę tutaj za bardzo wchodzić w szczegóły, bo na ten temat na moim kanale znajduje się również osobny materiał, w którym co prawda są pewne małe nieścisłości, mały błąd również odnośnie chociażby miecza Cirilli, więc tutaj jakby jeśli zamierzacie go oglądać, to przestrzegam was, że faktycznie tam wkradły się te wspomniane nieścisłości, ale ogólnie teoria jest wyjątkowo ciekawa, jakoby właśnie te wszystkie trzy zakończenia były tylko jednym zakończeniem. Główną poszlaką tego, że teoria faktycznie może być prawdziwa, jest informacja o tym, ile czasu upłynęło od konkretnego zakończenia. W przypadku tego złego zakończenia, gdzie Ciri rzekomo ginie, mamy informację, że cała akcja dzieje się około tygodnia po finale. W przypadku już tego dobrego zakończenia, gdzie Ciri rzekomo zostaje wiedźminką, mamy już 2 tygodnie później. Ale kiedy Ciri ma już zostać cesarzową Nilfgaardu, okazuje się, że sceny te dzieją się już kilka miesięcy później po samym finale, kiedy to oczywiście Geralt walczy z samym Dzikim Gonem, no i mamy całą tą wielką bitwę na Skellige. I jest to oczywiście teoria, która no, jest bardzo prawdopodobna, nie została rzecz jasna potwierdzona przez CD Projekt Red, ale faktycznie mogłaby być na korzyść tego, że no, załóżmy dałoby się wybrnąć jakkolwiek z tych wszystkich decyzji, z tych wszystkich różnych finałów Wiedźmina III i faktycznie mogłoby mieć to jakiś wpływ na rozpoczęcie Wiedźmina IV, jakoby no kontynuację niektórych, załóżmy, wątków, już oczywiście nie przez Geralta. I to jest jeden z tych elementów, który faktycznie w jakiś tam sposób otwierałby tą furtkę, aby to miało jakiś sens. O ile oczywiście ta teoria jest prawdopodobna, to znaczy prawdopodobna ona jest, ale o ile by się potwierdziła. Tego niestety nie wiemy, w jaki sposób oczywiście to głębiej zostało zapisane w tym scenariuszu. Jest takie powiedzenie, iż papier przyjmie wszystko. Tak jak i słupki w Excelu zresztą. Przez papier mam oczywiście na myśli wszystkie kwestie scenariuszowe. Bo nawet jeśli wyeliminować by wszystkie te problemy dotyczące wyborów, to pozostaje kwestia mocy Ciri, dla której żaden w zasadzie ludzki przeciwnik, większość potworów nie sprawiałaby jakiegokolwiek problemu. To jest pani czasu i miejsc, ona może być gdziekolwiek, w różnych czasoprzestrzeniach, na różnych planetach, jak tylko chce, może korzystać z tej mocy dowoli, tym bardziej po wyeliminowaniu Dzikiego Gonu, więc teraz już jakby nic jej faktycznie nie grozi. Ale pozostaje jednak ta kwestia scenariuszowa. Czyli osoba odpowiedzialna oczywiście za scenariusz posiada wręcz, można powiedzieć, taką władzę absolutną. To od niej zależy, czy Cirilla faktycznie może być potężna, czy nie. Można wprowadzić jakieś wydarzenie, które mogłoby w pewnym stopniu bardzo ograniczyć moc Ciri, jak i można powiedzieć ogólnie, na przykład załóżmy pozostałych czarodziejów. Nie mówię, że Ciri jest czarodziejką, chociaż oczywiście miała szansę, aby nią być, ale no ogólnie moc czarodziejów, ogólnie moc mogłaby osłabnąć na świecie, gdzie są oczywiście wiedźmini. Można by było wprowadzić jakiś artefakt, który mógłby kontrolować jakiś złoczyńca, który oczywiście chciałby w jakiś sposób wyeliminować na przykład właśnie Ciri, czy dalej chciałby prowadzić krucjatę przeciwko ogólnie wszystkim wiedźminom, czy w jakikolwiek inny sposób, który mógłby w jakiś sposób oczywiście ograniczyć moc Ciri, mógłby jej zagrozić w jakiś naprawdę konkretny sposób, tak aby można było sprowadzić tą rozgrywkę nią, chociażby granie nią na ziemię, no bo przy aktualnych jej mocach wiele rzeczy po prostu mogłoby być absurdalnych, że no znamy, że tak powiem, jej możliwości, a tego byśmy nie mogli robić, tego nie. No chyba, że oczywiście byłoby to uzasadnione w jakiś właśnie konkretny sposób, a najłatwiej no, ograniczyć moce danego bohatera przez jakieś wydarzenie, przez utratę jakoś tych mocy. No wiecie, jakkolwiek trzeba to logicznie też uzasadnić. Więc to oczywiście również jest jakiś punkt wyjścia do tego, aby faktycznie ta Ciri miała rację bytu. Jak więc widzicie, na ten moment na każdy argument, który stwierdzałby, iż Ciri za bardzo nie nadaje się na protagonistkę kolejnego Wiedźmina, mamy również taki kontrargument, który stwierdzałby, że no, przy odpowiednich warunkach byłaby taka możliwość.
I w zasadzie, tak na koniec, szczerze wam powiem, że mam jeszcze jeden całkiem solidny argument, który przemawiałby za korzyścią wprowadzenia Cirilli do kolejnego Wiedźmina jako protagonistki, a jest to popularność tej bohaterki. Cirilla w zasadzie zaraz obok Wiedźmina Geralta jest, można powiedzieć, drugą twarzą Wiedźmina. I dzięki temu osadzenie jej jako bohaterki kolejnej produkcji mogłoby oznaczać taką naturalną kontynuację, powiedzmy, tej historii, czy no wiadomo, historia byłaby zapewne już jakaś zupełnie nowa, ale nadal dla wielu osób oznaczałoby to kontynuację tego nurtu z Wiedźmina III i osoby, które zobaczyłyby, załóżmy, już taki zwiastun, taką zapowiedź i Ciri jako główną bohaterkę, no to czułyby tą pewną więź już z tą postacią, z tym światem, do którego przyzwyczaili się już podczas trzeciej odsłony Wiedźmina, więc z punktu czysto biznesowego, po prostu dla pieniędzy, bardzo opłacałoby się wrzucić na okładkę Wiedźmina IV, do zwiastunów i tak dalej Cirillę, bo ona bardzo kojarzyłaby się z Wiedźminem III. I to jest, wydaje się, taki po prostu zwyczajny, kuriozalny powód, ale no, to jest moim zdaniem bardzo dobry powód, chociażby dlatego, aby ta Cirilla faktycznie mogła być tą protagonistką tego Wiedźmina IV, ale to jednocześnie musiałoby być w połączeniu z jakimś naprawdę znacznym osłabieniem jej mocy, z jakiegokolwiek powodu, o którym już wspomniałem tutaj wcześniej. To jest tylko i wyłącznie, wiecie, kwestia scenarzysty i jego wyobraźni, jak ta fabuła może zostać tam, załóżmy, rozpisana. No ale oczywiście zanim to, no to trzeba byłoby się w jakikolwiek sposób uporać z tym zakończeniem Wiedźmina III, które naprawdę może być różne, chyba że potwierdziłaby się, załóżmy, jakoś ta teoria, czy w jakikolwiek inny sposób by z tego wybrnęli. I skoro poruszyłem już kwestię tego protagonisty kolejnej odsłony Wiedźmina, to na pewno nie będzie nim również chociażby Leto. Nie wiem skąd chociażby takie propozycje. Oczywiście Leto jest naprawdę fajną postacią, ale on może zginąć w Wiedźminie dwójce, może powiedzmy zginąć w Wiedźminie trójce. Oczywiście on tam udaje, że zginął i później wyprowadza się chociażby do Zerikani, ale również tutaj też stoją na przeszkodzie chociażby decyzje. No i to, jak tak naprawdę wykreowana jest ta postać, no ale to nie nadaje się, wiele postaci tak naprawdę nie nadaje się jako protagoniści jakichś faktycznych własnych gier, filmów czy seriali, no bo to już nawet nieważne, jakie medium sobie tutaj weźmiemy. Tak samo Lambert, no Lambert nijak nie ma szans zostać takim protagonistą kolejnego Wiedźmina, wziąwszy pod uwagę to, że on może zginąć tak naprawdę w bitwie o Kaer Morhen. Oczywiście czasami niektóre osoby poruszają jeszcze na przykład kwestię tego, że kolejny Wiedźmin mógłby być prequelem i wtedy na przykład moglibyśmy grać młodym Vesemirem. I to jeszcze miałoby jakiś może sens, ale szczerze już prędzej uwierzę i prędzej stanie się faktem to, że taka Ciri będzie bohaterką kolejnego Wiedźmina, niż CD Projekt Red pójdzie w coś takiego. Jasne, zrobili taki mały skok w przeszłość w przypadku Wojny Krwi, ale raczej wątpię, żeby bawili się w przeszłość tego całego świata, w przeszłość tych bohaterów. Jak już doskonale znamy przyszłość ich, wiemy, że wiecie, no nieważne co byśmy już robili tym Vesemirem, wiemy, że on i tak później już zginie, wiemy jak to się wszystko zakończy. Ja ogólnie nie jestem fanem tego typu rzeczy. Ja ogólnie na przykład nie potrzebuję też wielu wyjaśnień odnośnie, załóżmy, przeszłości Triss, Yennefer, Geralta, Lamberta, Eskela, czegokolwiek. Chociaż w przypadku Lamberta Eskela mamy tam bardzo małe takie poszlaki, wręcz rzucone zdania, że Eskel chyba był w górach wychowywany, Lambert miał chyba ojca pijaka i on tam właśnie, no wiadomo, jak każdy Wiedźmin zresztą, ale no większość Wiedźminów, załóżmy, była znajdowana na szlaku, gdzieś tam na gościńcach. Lambert faktycznie był odebrany od matki, no ale on też jakby nienawidził tego swojego ojca. Ja jakby nie potrzebuję tej historii tych wszystkich postaci, bo to też ta nutka tajemniczości nadaje, uważam, więcej takiego charakteru i wolę poznawać te historie, które dopiero mają nadejść, które mają dopiero przeżywać ci wszyscy bohaterowie, a nie bardzo mnie interesuje to, co faktycznie działo się z ich losem. To znaczy, jako taką ciekawostkę, jako takie, wiecie, rzucenie jakiegoś faktu, spoko, ale nie potrzebuję doznawać dosłownie tego wszystkiego, co oni tam faktycznie przeżywali. Jakby to również nie zabrzmiało, bardzo istotnym czynnikiem, kto będzie tak naprawdę protagonistą Wiedźmina, kolejnego Wiedźmina, jest również fakt, jaki sukces odniesie Cyberpunk i jego model tworzenia postaci, że tak powiem. Bo jak wiecie, tam będziemy mieli customową postać, sami będziemy ją tworzyć. Oczywiście tam mamy tego V, męskiego lub damskiego, ale jednak wygląd będziemy mogli dostosowywać dowolnie.
i oczywiście jakby ta historia będzie, no w zasadzie no nie ma znaczenia, czy my będziemy grać damskim V czy żeńskim, oczywiście będzie to miało jakieś tam przełożenie na wątki jakieś romantyczne, ale jakby główna oś fabularna będzie taka sama, więc to jakby no nie ma znaczenia, jaką płeć postaci sobie wybierzemy. Ale wspominam o tym nie bez powodu, bo jeśli załóżmy bardzo by się to przyjęło, nikt nie miałby z tym problemu, a fabuła też byłaby dobrze napisana, to być może CD Projekt zdecydowałby się, aby kolejnym załóżmy protagonistą był taki no nieznany Wiedźmin, świeżo w jakiś tam sposób stworzony, albo jeden, wiecie, z ostatnich Wiedźminów, który gdzieś tam był na jakimś dalekim zleceniu w Zerikani, Ofirze, czy po prostu gdzieś się zaszył przed jakimiś prześladowcami, nagle wychodzi na światło dzienne i wczytuje nam się ekran kreowania postaci i możemy robić wszystko dowolnie, nadać mu nowe własne imię, nadać mu jakiś, wiecie, no swój unikatowy wygląd i tyle. Osobiście to jest w ogóle jakby najmniej chciałbym tego doświadczyć, bo jednak zdecydowanie bardziej wolę konkretnych, wykreowanych bohaterów, którzy mają swoje, że tak powiem, zdanie, mają swój wyrobiony charakter, jak właśnie w przypadku Geralta i wielu, wielu innych postaci w Wiedźminie, co również bezpośrednio przekłada się na jakość samej historii, której doświadczamy. No i dzięki temu możemy się bardziej przywiązać do tych bohaterów. No bo jednak one też odczuwają jakieś emocje, mają podejście jakieś do różnych wydarzeń, które się dzieją na naszym ekranie. A taki bohater, wiecie, tworzony przez nas, no to my wiadomo jakby, to jest nasz awatar jakby w tej grze, więc tego w ogóle chciałbym nie doświadczyć, a nie daj Boże jeszcze w jakimś momo-RPG-owatym pseudo-Wiedźminie. No chyba, że to by było naprawdę już zrobione na taką niesamowitą skalę, że miałoby jakikolwiek sens, aby faktycznie stworzyć jakiegoś takiego, wiecie, Wiedźmina w trybie wieloosobowym, ale no to by musiało być coś naprawdę unikatowego i dobrze zrobionego, aby w moim przypadku to przeszło. Jak więc widzicie, punktem wyjścia tego materiału było pytanie, jednocześnie trochę takie stwierdzenie, dlaczego Cirilla nie może być protagonistą Wiedźmina IV? Pytanie, które w zasadzie dało nam tyle samo za, jak i przeciw. Za Ciri bez wątpienia przemawia jej wizerunek i popularność dla tej marki, która bez wątpienia bardzo wiązałaby się z przeszłością tej bohaterki, czyli z Wiedźminem III, a to bez wątpienia pomogłoby bardzo w akcji marketingowej, jak i w samym Wiedźminie IV, no bo jest to po prostu dobra postać. Ale z drugiej strony, no jednak problematyczna jest pod względem mocy, która jest no dosyć zaawansowana i mogłoby to ograniczać twórców, mogłoby to być problematyczne wręcz, nie tyle ograniczające, względem tej rozgrywki, no w jaki sposób można by było to rozwiązać, no ale z drugiej strony mamy kwestie scenariuszowe, więc zawsze jakoś scenarzysta może nam tą bohaterkę osłabić. I tym w zasadzie słodko-gorzkim akcentem doszliśmy do wniosku, że nie jesteśmy za bardzo w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję serdecznie za oglądanie, pozdrawiam i do usłyszenia na moim kanale.